Serdecznie zapraszam do wysłuchania wywiadu z Arturem Paczesnym, aktorem na co dzień występującym na deskach Teatru Opole. Proszę opowiedzieć parę słów na temat spektaklu, w którym gra pan jedną z głównych ról, Pół na pół. To jest bardzo zabawna, dobrze napisana historia dwóch braci, którzy spotykają się przy umierającej matce, no i zaczynają wypływać różne rodzinne sprawy. Bardzo przewrotna historia, bardzo dużo się tam zmienia, dużo kipi emocji. Napisana bardzo dobrym językiem i w gruncie rzeczy bardzo zabawna. Pewnie dlatego też z taką przyjemnością gramy ten spektakl. Spektakl ten grany jest w ramach sceny inicjatyw aktorskich. Czy mógłby pan w kilku zdaniach przybliżyć, o co w tej inicjatywie chodzi? To tak jak nazwa wskazuje, pomysł na realizację sztuki wychodzi po prostu od aktorów. W tym wypadku był to pomysł Andrzeja Jakubczyka, który znalazł tekst, zaproponował mi współpracę. Zaproponował również opiekę reżyserską Adamowi Biernackiemu, który reżysersko nam w tym pomagał. No i projekt został zaakceptowany przez dyrekcję w tym wypadku, więc wszedł w repertuar teatru i grany jest normalnie na afiszu. Zmieniając teraz trochę temat, miesiąc temu został pan nagrodzony za najlepszą pierwszoplanową rolę męską podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ogromne gratulacje. Dziękuję. Nagroda ta została przyznana panu za rolę w filmie Tyle co nic, który jest zarazem debiutem fabularnym Grzegorza Dębowskiego. Czy z perspektywy aktora jest to duże wyzwanie współpracować właśnie z debiutującymi reżyserami? Przede wszystkim dla mnie to było duże wyzwanie, bo to była moja pierwsza duża rola w filmie. Wcześniej grywałem tylko jakieś epizodziki małe, a to główna rola, więc to było dla mnie jakby najważniejsze wyzwanie. Natomiast jeśli chodzi o debiutanta reżysera, on napisał też scenariusz, był również autorem scenariusza i dobrze chyba wiedział, co chce, do czego zmierza. To była bardzo konkretna praca w gruncie rzeczy i bardzo przyjemna. Cały ten film to była niesamowita przygoda po prostu. W filmie tym wcielił się pan w rolę protestującego rolnika Jarka. Zgadza się? Tak można powiedzieć. Jarek również protestuje w tym filmie, więc można tak powiedzieć. Okej. Czy z perspektywy debiutującego aktora była to postać trudna do zagrania? No na pewno na wielu płaszczyznach było to trudne, biorąc pod uwagę, że była to pierwsza duża rola moja w filmie. Wcześniej grywałem tylko epizody, jak już mówiłem. No ale też od pierwszego czytania scenariusza jakoś ta postać bardzo mocno ze mną rezonowała, jakoś emocjonalnie. Mam wrażenie, że poczułem tego człowieka bardzo szybko. I jakoś tak też intuicyjnie za tym szedłem po prostu, co poczułem. I to była niesamowita przygoda. Myślę teraz sobie też o wszystkich tych czynnościach, których musiałem się nauczyć, bo Jarek jest rolnikiem. Więc miałem też szkolenia z obsługi różnych maszyn rolniczych, nauczyłem się doić krowy. I to wszystko akurat może nie było jakieś bardzo trudne, było fascynujące i bardzo uziemiające, taka niesamowita praca. Pojechałem tam z reżyserem na 2 miesiące przed rozpoczęciem zdjęć. No i wszystko własnoręcznie sam. Przeszkalał mnie gospodarz, który użyczył nam również gospodarstwa jako obiektu filmowego. To trudne też było znalezienie się w takim cyklu pracy. Pierwszy raz, bo właściwie przez cały miesiąc to było wstawanie o 4:30, cały dzień na planie, pogoda też nie rozpieszczała nas, wracaliśmy przemarznięci, więc można powiedzieć, że to były trudne warunki, aczkolwiek to wszystko tak naprawdę składało się na taką niesamowitą przygodę, za którą szybko zacząłem tęsknić, kiedy się skończyło. I na sam koniec, jakby jeszcze mógł pan zachęcić naszych słuchaczy w kilku słowach do wybrania się na spektakl Pół na pół. Zapraszamy państwa na 80 minut dobrej zabawy,
może nawet refleksji nad życiem. Spektakl pół na pół, Teatr Kochanowskiego, piątek, 27 październik, godzina 19 i sobota, 28 październik, godzina 16. Zapraszamy.